Cześć, witajcie. Paweł Lemański, portal muzykuj.com. Wam się kłania. Wszyscy nagrywamy podcasty. Jest trend, to znaczy ja nie nagrywam jeszcze, natomiast jest trend, aby nagrywać podcasty. Jeśli nagrywać, no to trzeba gdzieś umiejscowić swój mikrofon. Dzisiaj właśnie motywem przewodnim tego filmu będą dwa statywy. Statyw od Rode PSA1, bardzo popularny statyw, oraz Sontronics Elevate. Droższy, tańszy statyw. Czy warto dopłacić do droższego, czy może zaoszczędzić parę groszy na tańszym rozwiązaniu? Tego dowiecie się właśnie z tego filmu. Zapraszam. Rode PSA1 oraz Sontronics Elevate. Pierwszy oferuje dwa rodzaje mocowania. Pierwszy to rozporowy, a drugi to wywiercona dziura w blacie. Producent informuje nas, że zdjęcie tej naklejki uruchomi sprężynę. I słusznie, bo chwila nieuwagi i statyw może nas zaatakować. Wybieramy mocowanie nieinwazyjne. Kilka ruchów i mocowanie przykręcone. Umieszczamy statyw w otworze, ale zaraz. To się jakoś przykręca? To ma się tak ruszać na lewo, na prawo? Może tutaj się czymś blokuje, ale nie. To może ja wypoziomuję stół? No nic, bez zmian. To chyba tak ma działać. Sontronics pod tym względem lepiej sobie radzi. Ale zamontujmy uchwyt. Mamy tylko jeden rodzaj mocowania, rozporowy. Statywy już na stołach. Pierwszy punkt za stabilność dla Sontronicsa. Kolejna konkurencja to mocowanie przewodu XLR. Elevate ma specjalnie zaprojektowany tunel na kabel, a sam przewód łapiemy żabkami. Żabki te dostępne są zarówno na górnej części statywu, jak i na dolnej. I można je przesuwać w górę i w dół. Rode pod tym względem wypada nieco blado. Zastosowano tutaj rzepy. Dwa u góry i jeden w dolnej części statywu. Jak widać, nie ma tutaj również żadnego tunelu, a więc kabel po prostu wisi. Design to kwestia gustu, ale zdecydowanie estetycznie prezentuje się lepiej Elevate. A więc to jemu przyznajemy drugi punkt. Rode jednak ma malutki tunel na zawiasach, na zgięciu. Sontronics Elevate takiego nie posiada. No to w takiej sytuacji punkt dla PSA1 jak najbardziej zasłużony. Dzięki wbudowanej sprężynie prościej się reguluje PSA1, ale to rozwiązanie również ma swoją wadę, o czym później. Elevate, podobnie jak PSA1, składa się w trzech płaszczyznach, z tym, że każdą płaszczyznę blokujemy śrubami. Statyw możemy zablokować w każdej wygodnej dla nas pozycji. Niemniej jednak, Elevate wymaga od nas więcej zaangażowania. Musimy najpierw odkręcić śrubę, wyregulować statyw, następnie przykręcić śrubę. PSA1 pod tym względem jest po prostu szybszy. Dlaczego mam wrażenie, że chce mi ten statyw wypaść? Jak widzicie, ustawienie Elevate'a wcale nie jest aż takie karkołomne, no ale punkt zdecydowanie należy do PSA1. Wygodna sprężyna, jak widzicie, ma również i swoje wady. Wyobraź sobie sytuację, że masz bardzo szeroki blat i chciałbyś, aby twój statyw był na maksa wyciągnięty. Nie jesteś w stanie tego zrobić z PSA1. Elevate będzie ciebie słuchał, bo ma śruby, a tutaj sprężyna w PSA1 zawsze będzie nam wracała. Punkt za posłuszeństwo ląduje do Sontronics Elevate. Trzeba jakoś podsumować ten film. Zarówno Rode PSA1, jak i Sontronics Elevate no, spełniają swoją rolę, czyli utrzymują mikrofon, będą wam służyły bardzo, podejrzewam, długo i sprawnie. Natomiast no, są różnice. Dla kogo PSA1? Jeśli jesteś lektorem i nie nagrywasz swojego wizerunku, tylko statyw ma być gdzieś tam na biurku w studio, no to będzie okej.
Natomiast Elevate to statyw dla tych, którzy cenią sobie na pewno wygląd. No, mamy połączenie plastiku z metalem. Dla tych, którzy mają szerokie biurka i potrzebują tutaj przestrzeni, no to Elevate również będzie lepszym wyborem, gdyż tutaj sprężyna na dalekie odległości nas nie puści i wróci. Tutaj możemy sobie drukować bez problemu. Designersko Elevate jest lepszy, więc jeśli nagrywasz jakieś wideo i chcesz wyglądać bardziej profesjonalnie, no to Elevate będzie lepszym rozwiązaniem. No i to jest wszystko kwestia ceny. Tutaj mamy proste rzepy, dwa rzepy, tutaj mamy fajne łapki, takie łapki, które nam właśnie maskują kabel i prowadzą ten kabel w tunelu. Tak więc to wszystko jest kwestia odpowiedniego wyboru. Wybierzcie sami to, co jest dla Was najistotniejsze i odpowiedniejsze. Ja Was zostawiam. Wszystkiego dobrego. Na razie. Pozdrawiam. Cześć.